Czyż nie piękny mamy dziś dzień? Nie, dok. Ja chciałbym trochę poleżeć. Smutek i melancholia powstał w ramach projektu Fabula Mundi. Pierwsze odbyło się czytanie. Ten odbiór był tak intensywny, że postanowiliśmy zrealizować spektakl. Samotny George jest żółwiem słoniowym. Wszedł na scenę tak szybko, jak tylko wejść na scenę może żółw słoniowy, mający na karku 100 tysięcy milionów lat. No ten tekst wydawał mi się dziwny dosyć, bo naprawdę ciężko mi było się zorientować, o czym to jest, co to jest za opowieść, o kim tak naprawdę ona opowiada. Jak czytałem ten tekst, to pomyślałem, to jest moje życie. George idzie samotnie drogą i zajmuje mu to bardzo dużo czasu. Ściga się z pewnym zającem. Kiedy George dociera do mety, na mecie leży już tylko szkielet zająca. Ale wiadomo, że głównym tematem tutaj jest właśnie tytułowy smutek i melancholia, inni mówią depresja. Staramy się jakby jako twórcy tego spektaklu opowiedzieć ten temat depresji w taki sposób bardziej przychylny tej chorobie. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale że jakby smutek i melancholia wcale nie musi być zła. Jakby przepowiednia przyszłości dla młodych, smutek i melancholia, a jakby podsumowanie dla ludzi starszych i starych, że jednak oni ze swoimi problemami nie są samotni i w miarę dowcipny. Miejscami, tak jak życie jest dowcipne i smutne. Ludzie, którzy przeżywają coś w rodzaju melancholii, jakby doświadczają w pełni, moim zdaniem, bardziej, głębiej jakby swojego, nie wiem, życia. Kto wybierze momenty wesołe, to będzie zadowolony, a kto wybierze smutne, to będzie też zadowolony, bo pomyśli, że nie jest samotny z tą rozpaczą. Rozmawialiśmy o tym, co nam się sobie podoba i co w sobie kochamy, to znaczy wszystko. Ja w przeciwieństwie do ciebie dobrze wiem, że praca czyni radosny. Właściwie nie wiadomo, co to są za postacie tak naprawdę, które tutaj ze sobą się spotykają. Czy George jest żółwiem słoniowym, czy może jest metaforą człowieka w ogóle, czy wręcz jest metaforą jakiegoś stwórcy, który kreuje jakiś świat, żeby nie być sam. A kim jest ten ktoś, kto się nim opiekuje? Czy to jest może jeszcze jakiś byt transcendentny? Te relacje się zmieniają tam właściwie z minuty na minutę. George przeżył już wszystko. I nawet jeśli wszystko jest wielkim słowem, to George przecież też jest wielki. Zdecydowaliśmy się na bardziej metaforyczną opowieść. To świat George'a, takiego trochę jakby żył w terrarium. Pomieszczenie to jest trochę takie mieszkanie jakby no, emeryta, tylko ten nasz emeryt ma ponad 100 lat. Chciałem też, żeby ta scenografia była taką wyspą George'a, pomimo tego, że nasz główny bohater no, jakby nie udaje żadnego żółwia. Jednak ta wiekowość zapisana jest w jego postaci. Bardzo chciałbym, żeby to wszystko było też takie jakby jak w terrarium. W stosunku do prawdziwego życia to jest normalne, te stare marynarki, jakieś obcęgi, jakieś gwoździe, które człowiek chowa na balkonie, bo może się kiedyś jeszcze przydadzą.